No dobrze, a więc na start streama i odcinka kończymy Ardy Gillera. No i sobie go dzisiaj potestujemy. Będziemy grać im na pozycji tego ofensywnego Eśpeka. No wygląda na fajnego piłkarza, ma 80 obrony. Także nie jest też jakimś bambikiem, jeżeli chodzi o defensywę. No i to będzie tak, no i przede wszystkim chciałbym, żeby to był nasz kreator, nie? Nasz kreator akcji będzie miał zgranie. Ty, ale on może mieć naprawdę, może 97 overalla, nie? Stop! Zapraszam was na stronę luxcoins.pl. Od teraz, przy zakupach za minimum 200 zł dostaniecie od 100 do 200 tysięcy coinsów w gratisie. Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody płatności. A z kodem OSCAR dostaniecie to wszystko 5% taniej. Link jest w opisie. Dobra, skład rywala. Okej, okay, niezły składzik. Okej, okay, dobra. Pierwsze podanie Ardy Gillera. Wyglądało to nieźle. I... dobrze Arda. Dobrze Vieira. I dobrze Haaland. Pięknie. 1-0. I dobra piłka na Haalanda. I pięknie. 2-0. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze Arda. No Arda na razie na kierownicy siedzi, nie? I o to chodzi. A Barcola wjeżdża i... nie rozjeżdża. Dobra, Arda, dawaj, strzelaj coś. Oj, kurna, to powinien być gol, nie? To powinien być gol. I Ardzioch, pięknie, super podanie do Barcoli. Ale ja już tak się... ajajajajaj. Ale dobra, no radzi sobie Arda. Pięknie, Arduś. O Jezu, Arda Giller. No nie, no jesteś gołtem, nie? Uff, dobra. Powiem wam, że przyjemny ten Arda Giller jest. Tylko jeszcze nie ma, nie sprawdziłem jego wykończenia. Ja pierdzielę, nie? To jest właśnie to przekombinowanie gościa. I ale teraz jednak strzelił. Kurde, już wychodził, no. Ja cię, no myślałem, że miał już pierwszego wina. Jeszcze 7 potrzebuję. Jeszcze 7 potrzebuję, nawet jak tego wina nie będę miał. Dobra, 3 piki, 8-5 plus. Zobaczmy, czy będzie choć jedna karta specjalna i jest. Ekstra, Sanchez. Nie wiem, czy nie duplikat. Nie, nie duplikat. Dobra, to w drugim też karta specjalna. Kurde, nie. I ostatni pik 8-5 plus, może coś jeszcze? O, Erling 91, dobra, to był dobry pik. Wiecie co, trochę foderu już mi brakuje, otwórzmy sobie te dwie paczki za 35k. Ale jest Portugalczyk, także jakiś walkoutik, coś, okej, okay, Bilwa, spoko. I na wypożyczenie jakaś karta. Kiwior, dobra, do składu Polaków, G. Dobra, jeszcze jedna taka paczka. Ale jest Momo Salah za to, dobra, nie tak źle. Jeszcze jakiś pik i tu mamy... nie wiem, wezmę Bacha, bo szybki. W ogóle, jak myślicie, że będzie kolejne zadanie takie jak z Anglikami? W ogóle, jeżeli będzie, to nie wiem czemu, ale ja obstawiam Argentynę. Dobra, zobaczmy, uwaga, godzina 19, co takiego mamy w SBC dzisiaj? Czy coś fajnego, no powinno coś wyjść fajnego, ale czy wyszło? Wea, George Wea. Ale mamy też gwarantowaną kartę z tej pierwszej drużyny, okej. Okay. Ej, dobra, gościu wygląda nieźle, nie? Ma haczyka, ma wrzutę. Dwa składy tylko, nie tak źle, co? 8-4, 8-7. Czyli otwieramy tą paczkę z piłkarzem. Zapisz się w historii, zobaczmy, kto tu wleci. Uwaga, uwaga. Czemu mi leci TOC? Urugwaj? Eśpek? O, Ugarte, Boże, ja myślałem, że w ogóle mi TOC leci. Ej, zapomniałem, że to są te jeszcze gagatki z Copa Ameryki. Dobra, zobaczmy te zadania. Czyli udało mi się dobrze zgadnąć, że są zadania z Argentyny do Food Champions. I ile winów? 12 też. Czyli paczki takie same. Ty, ale bez zawodnika po 6 winach. Jestem przekonany. Jestem przekonany, że im się pomyliło. Będzie nowa wersja Mendesa. A no chyba, że to tak wiecie, tymczasowo. Czyli tak, czyli teoretycznie, jeżeli to tak będzie działało, narodowość zawodnika za zadania Food Champions oznaczają, jaką narodowością będziemy grać następny tydzień. Czyli wychodziłoby na to, że teraz gramy Argentyńczykami, a za tydzień Portugalczykami. Także już można powoli zbierać karty. O, Kiwiorek jest, jest Cristiano, jest Vini, jest Barcola. No nieźle. I Erling! I pięknie, 1-0. Szybko, druga minuta, pięknie. Najgorzej to będzie z obrońcami. I dobra piłka do Erlinga i pięknie, asysta Gillera. Myślałem, że to spalone, a jednak nie. Ale Giller sobie zagrał i pięknie. Dobra, Oblak, Ruben Dias ładnie. No niezły składzik, ten już jest, oj, ten Pedri, fajny ten Pedrito. I zobaczmy, Giller super piła do Barcoli. Barcola, Barcola, piękna asysta Gillera znowu, ekstra. Dobra, i zobaczmy, Arda Giller nie ma. Nie, na razie nie mogę nim się wstrzelić, nie? I znowu, a nie, dobra, Arda na kierownicy to jest taki gołcik, nie? I zobaczmy teraz, i Erling nie ma, Oblak, ale ładnie, Oblak na linii niezły jest. I Arduś, kurde, no nie, no, bo mam kilku fajniejszych. I teraz, Jezu, patrzcie, no nie, no, Giller ma, ale on ma, ty, to są, jakie on ma pasy, nie? I Barcola, pięknie, 2-0. Cap de Villa ma taką kartę? Co jest?
I teraz Giller, Jezus Maria, ale on jest na takiej kierownicy, to jest taki Toni Kroos trochę tego składu. Aj. I Barcola, i tak jest, 1 do 0, gościu wybiegł jednym obrońcą i... I Barcola, w sumie szybko poszło 1 do 1. Kurna, co to było? Kurde, ten Barcola ma taki feeling, w sensie tak on dobrze piłę kontroluje, to jest niesamowite, nie? I Kai Havertz, no i gościu wyczekiwał i się nie wyczekał. I nasz generator asyst, czy on to zrobi kolejny raz? Nie. Tak! O Boże, co to był za gol? 3-1. Dobra, zobaczmy. Te główne paczki, bo w tamtych nic nie oddało. 3 razy 8-4 plus. Też nic nie oddało. O, Baśka parę, chociaż walkouty. Dobra, 4 razy 8-4. O Boże, to nawet bez walkoutu. Dobrze, Ardu. Kurde, prawie. I Barcola, pięknie. Zgranie od Halanda, typowe zagranie. 1-0. I Garnacho, jojojojoj, 2-0 ekstra. I kolejny meczek wygrany. Jakąś ładną pasę złapaliśmy i całkiem szybko to idzie teraz. Dobra, zobaczmy, 2 razy 8-6 plus jako przerywnik znowu i znowu bez karty specjalnej. Ale za to mamy pierwszego Modricia, a drugiego Bernardo. O, a nie myślałem, że Mbappé toc. Dobry skład. Dobra, i teraz robimy taką zasadę, że jeżeli pierwszy tracę gola, to wychodzę. Bo poprzedni mecz mi pokazał, że jednak lepiej coś takiego niż się męczyć i na koniec zmarnować w sumie 20 minut i przegrać. Dobra, i Giller. Ale on jest, ale on ma dryblik, nie? I Giller, czy będzie pierwszy gol? Nie. Nie mogę, nie mogę. Aj, dobra, no i wychodzimy. Niestety, chociaż czuję, że ten meczek mógłbym wygrać, bo gościu dużo gorszy niż poprzedni, ale tak jak powiedziałem. Dobra, zobaczmy. Paczka, zapisz się w historii UXD. Co tu będzie? Belgia? Eś, o... Tite. Nie wiem, jakoś tak. O, ten gościu. Dobra, skład rywala niezły. Gościu już chyba się przygotowuje na Food Champions z Argentyńczykami. Ekstra piła, dobrze do Ardy. I Arda Giller teraz, jest, pierwszy gol. No i chwilę ponarzekałem na jego strzały i cyk, mamy to. I zobaczmy, Lautaro. No i to będzie strzał finezyjny, tak myślałem i nie zdążyłem nic zrobić. O, i teraz zobaczmy, Arda Giller, czy to będzie drugi gol? Może być asysta też, pięknie, no tak pięknie, dobry jest ten Giller, dobry, solidny, solidna firma z niego. Tylko jeszcze tak więcej pewności chciałbym od niego w polu karnym, nie? Tak żebym mógł mu naprawdę zaufać. Tak jak Haalandowi, nie? Po prostu wiem, że on to strzeli i 3-1. Tylko trochę wyższy, nie, niż Messi. O Jezu, jak gościoło Ronald McDonald i mamy 3-1 i chyba mamy koniec. Kolejna paczka z gwarantowaną kartą, zapisz się w historii, tym razem u Seby, zobaczmy, co tu będzie. Oby było coś lepszego niż u nas, Szkocja. SPD? Ty, McTominay. W sumie nie wygląda źle, ale nie wiem jaka cena jego. A, no to nieźle. Dobra, zobaczmy w takim razie, siema Szymix. 2 razy 8-6 plus, czy tutaj coś wleci? Uwaga, nie. Nie, no nie, no nie leci nic. Jest Hyun Min Son, którego dawno nie widziałem. Dobra, zobaczmy, skład rywala. O, Capdevie kolejny ma. Jest też Ginola, Martial, spoko. I pięknie Erling Haaland poradził sobie z Bisekiem idealnie. Na czym grasz? PS5. Aj. Pamiętajcie, nara gościu, dziękujemy. Ja nie będę grał z glitcherami takimi aż w czerwcu, nie mam zamiaru się pocić. Oh, dobra, lecimy kolejny meczek, zobaczmy. Petru Czechu, Bastoni, Saliba. O, i Mbappé toc, no nieźle. Oj, ale Gwardiol wyczyścił, no proszę państwa, co za perfekcja chorwacka. I Erling, no i pięknie, wszystko zaczęło się od Gwardiola, pięknie. Ajć. Ale powiem wam, że ja wolałem dużo bardziej Barcole na lewym skrzydle niż na prawym. Uważam, że na prawym troszeczkę znikł. Ale zobaczmy, Arda rozpoczyna taniec. Niczym Leo. Arda Giller! Proszę państwa, co on zrobił? Arda pierdzielony Giller. Wow! Co to był za rajd z piłką? Niesamowite. W stylu Leo to było. Dobra, zobaczmy, kolejna paczka, tym razem u Sołtysa, z gwarantowanym piłkarzem, zapisz się w historii. Uwaga, jest karta USA, Meksyko, prawy obrońca, także lipa. Ej, w ogóle jutro będziemy robić opening boxa, z piłkarskiego boxa, także pamiętajcie, żeby być na streamie. Dobra, skład rywala, o kurna, gość robi te zadania piłkarzami, wow. Okej, okay. A, to jest Butra! Z Twitcha, to jest Butra z Twitcha. Ale spotkanie w Rivalsach. Było Butra, ty robiłeś zadanie, ja bym ci oddał wina z chęcią. Ale dzięki.
Ale dziękuję bardzo za oddanie winka. Dobra, mamy godzinę 19 i od tego sobie dzisiaj zaczniemy, także zobaczmy. Uwaga, uwaga, co takiego mamy w SBC dzisiaj? Uwaga, uwaga. Podobno miał być jakiś Włoch. I pytanie, czy to będzie jakaś karta specjalna z takiego tego eventu, czy może jakaś karta End of an Era. No zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Ja liczę może w sumie na kartę End of an Era, to by było coś ciekawego. I jest karta End of an Era Leonardo Bonucci'ego, proszę państwa. Każdy playstyle obronny, wyskok, haczyk, podanie górą, spoko i ślizg. Wygląda nieźle. Wygląda nieźle. 8-6, 8-7, spoko. Mega spoko, szczerze. O, i mamy też ulepszenie Team of the Week wymienne. Nice, pięknie. Wczoraj miałem chyba 12 poziom, dzisiaj mam już poziom prawie 16. Troszeczkę sobie zagrałem zadań, nie ukrywam. Także tak, także trzeba było trochę pograć, żeby mieć te wszystkie, tych wszystkich zawodników. Dwa razy, o, 2 razy 8-3 plus, nie ma nic. Ale jest Anglik, zobaczmy. Trippier i Madison, nice. Dobra, i zobaczmy teraz dwie paczki z karnetu. 5 razy 8-3 plus, Euro i Copa America. Zacznijmy od Copa Ameryki. No i oczywiście nic nie ma. I Euro, 5 razy 8-3 plus i oczywiście też bez karty specjalnej. O, ale za to jest Bernardo Silva. Dobra, trzeba będzie to gdzieś zaraz przepalić, ale... Chciałem wam pokazać jedną rzecz, ponieważ ja nie to, że narzekałem, ale mówiłem, że fajnie by było, jakby Food Champions było nie od godziny 21, a od godziny 9. I uwaga, uwaga, Food Champions jest od godziny 9 jutro. Tylko teraz pytanie, czy Food Champions, w związku z tym, że jest od godziny 9, czy będzie do poniedziałku do 9, czy zostanie tak jak jest, czyli do środy do 9. Oto jest pytanie, czy oni je skrócą? Czy zostanie tak jak było? Ja obstawiam, że je skrócą. Ale to jest moja spekulacja, także to nie jest nic oficjalnego, nic potwierdzonego. Ja uważam, że skrócą, ale czy tak będzie, zobaczymy. Otworzymy sobie na pewno pika z Totsem, no bo nie ma co tego na jutro trzymać. No i otworzymy mega paczkę, także paczki za 50 tysięcy. Resztę, i oczywiście paczkę z Totsami, a resztę paczek zostawię sobie na jutro już. Bo nie ma co ukrywać, troszeczkę średni ten event, także... No dobra, to zobaczmy. Fajnie by było, jakby wleciał ktoś fajny z tego Totsa pierwszy raz w życiu z nagród za elitarną, żeby coś oddało, jeżeli oczywiście FIFA się nie zatnie. A więc Mbappe nie do końca wykorzystał swój potencjał, jaki drzemał w jego masce, no i będzie grał z taką. Tak średnio, co? Mi się nie podoba. Wygląda jakby, no, nie za bardzo mógł zagrozić jakiejkolwiek reprezentacji. Wygląda jak taki potulny dzieciaczek. No, a potem strzeli hat-tricka, nie? Mógłby ten Kilian przyjść, może bez maski, ale może przyjść. Zobaczmy, czy będzie coś ciekawego w piku za elitarną. 40, dobra, biorę overall. Te po Copa America i Euro zostawiam, otwieramy mega paczki, paki za 50k i pakę z Totsami. W pierwszej paczce nie ma nic. I jeszcze jedna mega paka, też nic. Nie ma nic. Nie no, w tych nagrodach, kurde, nie wiem kiedy oni to zmienili, ale powinni przywrócić gwarantowane overale do niewymiennych paczek za elitarną. Czyli żeby ta na przykład paka za 50 miała 8-3 plus, albo nieważne, bo tutaj leci oczywiście coś ciekawego i leci Jakub Kiwior, proszę państwa. Pięknie, mamy kartę Polaka Rodaka. Piękną kartę Polaka Rodaka, super. Zaraz otworzymy sobie paczkę za to, ale najpierw otworzymy sobie boksa. Dobra, a więc tak, mamy kolejnego piłkarskiego boksa. Pamiętajcie, że z kodem Oscar na piłkarskim boksie macie 5% taniej na każdego boksa, także jeżeli będziecie kupować to... tego boksika piłkarskiego, jakiegokolwiek, to pamiętajcie o kodzie Oscar. No i również pamiętajcie o tym, widzowie na YouTubie, żeby wbić na Twitcha do informacji kanału i zobaczyć, jakie są zasady konkursu, bo wy też możecie wygrać nie takiego dokładnie piłkarskiego boksa, ale boksa standard o wartości 200 zł, także wbijajcie, czytajcie i bierzcie udział. Dobra, a teraz tak, no dobra, my otwieramy, no nie ma co zwlekać. A więc tak, wykluczyłem ligę francuską. Wykluczyłem kluby Barcelonę, Atletico, Inter, City i wykluczyłem Liverpool. Nie wiem czemu, tak wiecie. Dobra, no to zobaczmy. Ostatnio udało się trafić koszulkę Realu. Szczerze, teraz obstawiam koszulkę Serie A. Nie wiem czemu, mam jakieś takie poczucie, że będzie koszulka Serie A, dlatego zobaczmy to wspólnie. Jaka będzie koszulka? Uwaga, po kolorze. Ej, ty, widzę zieloną. Dobra, widzę zieloną. O, taka. Ej, co to może być za koszulka? Zgadujcie, co to może być za koszulka? Zielona taka. Newcastle, Betis. Newcastle? Ej, Newcastle... Kurde, oby była ładna. Czekajcie. Nie wiem. Uuu, no to rzeczywiście to jest Newcastle!
Okej, okay, ty, ale to jest 2-3. A nie, dobra, to jest ten sezon, ale to jest chyba jakaś wyjazdowa. Tak, to jest wyjazdowa. Dobra, powiem wam szczerze, chciałem mieć koszulkę nie z jakiegoś topowego klubu, nie będę ukrywał, ale jakąś taką, wiecie, z ładnym wzorkiem. O, może coś takiego, z ładnym wzorkiem. Pamiętajcie, strona piłkarskibox.pl, z kodem Oskar macie 5% taniej. I chciałem mieć koszulkę z jakimś ładnym wzorkiem. No i szczerze, ta koszulka jest ładna. Wygląda ładnie, wygląda ładnie. Wizualnie topka, nie? Wizualnie topeczka. I o to chodziło. I szczerze, bardzo chciałem coś takiego dostać. Powiem wam tak, no wizualna topeczka. Mi się podoba. Mi się podoba. Dobra. I w nagrodę dla tych, co oczywiście obejrzeli cały pack opening IRL, otwórzmy paczkę z trzema tocami za elitarną. Zobaczmy, co tu wleci. Czy będzie boom? Uwaga. O Boże, Austria, elo. Ale ej, czekajcie. Czekajcie, bo to jest 94 overalla wychodzące. Ej, to może nie tak źle będzie, co? Pff, 93, zajebiście EA. Dobra, ale nie od dzisiaj wiemy, że EA ma problemy z matematyką. 94 overalla zastąpiło 93. Nice. I jeszcze Atena. Nice, wow. Ale paka. Dobra, zobaczmy. To z 90+. Co tu będzie? Czy będzie coś fajnego? WKS, napastnik. Dobra, wiecie co? Sprawdzimy sobie tego posza jeszcze. I wiecie co, nawet go sprawdzimy bardziej, albo nie, nie będziemy go na surowo sprawdzać, weźmy, dajmy mu cienie od razu i atakujmy kwalifikacje. Dobra, zobaczmy, skład rywala w qualification, o kurde, i kolejny co ma Capdeville, wow, i mam Kolomuaniego i Nazario, nice. I teraz zobaczmy, Arduś Giller, super piłka na... Nie, powiem wam, że chyba Giroud był dużo pewniejszy w główkach, czajcie, w główkach, niż Haaland i Arda. Arda Giller. Dobrze Arduś Gilleruś. Ale jest i Araujo. I Vieira! Pięknie, 1-0 i gościu wychodzi. Dobra, zobaczmy. Real Madrid, ua. Zobaczmy. Aha, gościu gra zadania. I teraz możesz sobie wychodzić. Możesz sobie wychodzić, a chciał przy 0-0, nie? Chciał przy 0-0 wyjść, to było widać. Dobrze, kurde, dobrze się gra tym składem, dlatego chyba nie będę grał tym składem Argentyny, no nie potrafi się przełamać na Argentynę, nie? I Garnacho, dobra, Garnacho może być niewidoczny cały czas, a i tak podejdzie, pierdyknie i strzeli gola, nie? Niezły składzik, ale ty, no mam wrażenie, że z tym gościem już grałem, bo grałem z typem, co miał Ginole po Evo i grałem z typem, co miał wyżej Davisa i miał Capdeville na Elo. Dobra, i posz, pięknie, patrzcie jak się podłącza posz, zobaczmy jego strzały jeszcze, i posz, no... Na Cancelo, dobra piła do Barcola. Ej, powiem wam, że Barcola ma naprawdę niezłe główki. Arda, Boże, jakie on ma te podania zajebiste. Uwielbiam ten generator asyst. I Barcola znowu, patrzcie. I Cancelo, ekstra. I Rudiger, kurde, słupek, no. Arda, ja pierdzielę, chłopie. Nie grasz Argentyną? Chyba nie. Chyba, jeszcze jak Anglią, to był w miarę fajny challenge, bo miałem obrońców. Tak, w Argentynie musiałbym grać złotymi kartami. No ale sorry, jak ja trafię na byle jakiego toce i będę grał złotymi kartami, to nie mam szans. Moim zdaniem to jest już challenge, który nie da mi fanu po prostu. A po co mam grać tak? O kurna, ty jak strzelił, byłem pewny, że on tego nie trafi, nie? Będę się tylko męczył, denerwował, a koniec końców nawet z tych paczek gówno trafię. Nuno Mendes też nie jest jakąś kartą, o którą bym aż tak chciał się starać. Za dużo minusów. Szkoda Serbii, że nie waliła golą. Dobrze, nie ma. I na zielonym jeszcze. Schemaciarz zwycięża na razie. Ale taki, wiecie, to jest taki już zawodowy schemaciarz. Kick-offy w czerwcu, takie jeszcze takie typowe schemaciki, takie osrane schematy, w ogóle nierealistyczne schematy narożnych. No to jest taki, wiecie, profesjonalny schemaciarz. Nie, gościu strasznie przeważa w tym meczu, ale to nie znaczy, że to przegramy, nie? Co to był za jakiś... Co to było, ty? Co się dzieje, Boże, jaki ten... Co? No jeszcze mu podałem pod nogi, no. Dobra, kończmy ten mecz, bo już mi się żygać chce, jak ja widzę, co się dzieje, nie? Jak ja 4 razy muszę gościowi piłę zabierać, dobra.
No tak, oczywiście na pewno coś takiego by się stało na prawdziwym boisku, nie? Dobra, koniec. No niestety, szkoda, szkoda tego meczu. Ale no też, lepszy był i tyle. Zamykamy temat, szkoda. Dobra, skład rywala. No taki zadań głównie, nie? I Garnacho, ale przysadził 1-0. Dobra, Enzo. I Holandzik 2-0 ekstra. Nie wiem, no chociażby jakiś, o i 3-0. I Haaland, i pięknie, 4-0, ale pogrom. I Giller, ojeju. Dobra, wiecie co, jednak otwórzmy te paki za 100 tysięcy i tak z nich nie odda. Także zobaczmy, Anglia, wow. Dobra, i jeszcze jedna paka za 100k. Oczywiście, że nic nie ma. Dobra, skład rywala. Szczerze średni. Ja miałem... Nie mogę, trzymajcie mnie, bo to jest nie... No powiem wam, że takiego schematu to jeszcze nie widziałem, jeszcze słupek. Ja pierdzielę, co jest? O, ty, co on zrobił? 1-0, pięknie. I 2-0, nice. Ale porobione, 3-0. No cóż, no co, nie miał zaufania do swojego napastnika, żeby strzelić na pustą, nie? Kurde. Takie mało intuicyjne, nie? I Rudiger, 4-0. 5-0, chyba koniec. Jakie trójkąty? No chodzi, wie, że trójkąty piłkarzy. I skład rywala, zobaczmy. Czechu, Maldini, Akanji, McAllister, proszę bardzo. Także kto wie, może ci jakiś remisowy dzień jest. I to jeszcze wszystkie mecze na 1-1 były. O, i Barcola, 1-0. A, i wyjdzie gościu, fajnie. O, spoko. Fajnie, że może na mecz, nie wiem, ale fajnie, że wyszedł. Dobrze, zobaczmy, skład rywala, ostatni nasz rywal na dzisiaj. Ej, miałem wrażenie, że z nim grałem przez tego McAllistera, ale jednak nie. McAllister i... Oj, ładnie. 1-0 dla rywala. Ja na przykład uważam, że z Argentyńczykami odwalili zadania, głupie. Uważam, że z Argentyńczykami głupie są zadania. I 1-1, super. Kurde, myślałem, że to... Ja pitola, ale jaja. Dobrze, i Barcola. Co za konterka leci. I Barcola. I rzut karny jeszcze. I w lewo. Aj, wyczuł, ale źle się rzucił. I pięknie. I Haaland, co jest? Ale gościu rozklepany. 4-1 w 20 minut. W ogóle 5 goli w 20 minut. To jest hit. Co nie jest w sumie takie niemożliwe. I Garnacho, pięknie.